uczniowie 1. LO imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, działający w kole historycznym Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, pod kierunkiem Jolanty Porady, przygotowali przejmujące przedstawienie Golgota Wschodu. Pokazali je z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej na placu przed Kościołem Garnizonowym. Tytuł Golgota Wschodu nawiązuje do wszystkich wydarzeń, do wszystkich ofiar, które zginęły podczas wszystkich wojen, wszystkich powstań, którzy zostali zamordowani przez Rosjan i Związek Radziecki. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat. Młodzież w przejmujący sposób przypomniała historię poległych Polaków, w tym także Sieradzan. Ziemio tundry i tajgi stepów Kazachstanu, ziemio lodów bezpłodnych, białą śmiercią dyszących, ziemio ludzi głodzonych wśród pól, zbożem szumiących. Najważniejszym celem jest przybliżenie właśnie tej historii najnowszej i więzi historii regionu, bo Sieradzanie byli wszędzie, włącznie również i Talista Katyńska i inne miejsca kaźni. Także jest to moment chyba taki, żeby podsumować ten miesiąc kwiecień i jednocześnie wszystkie elementy tego męczeństwa narodu polskiego. My także, zbuntowani przeciw zesłańcu w doli, przyjmowaliśmy jednak ten kielich niewoli, rozłąki z własnym krajem. Z Twojej ręki, Boże, i znosiliśmy męki wygnania w pokorze. I w stepach Kazachstanu, i w tajgach Syberii, i w łagrach, białych krematoriach Berii, doświadczeni nieszczęściem ponad ludzką miarę, zachowaliśmy w sercach ojców naszych wiarę. Grając, śpiewając i recytując, młodzież poruszyła serca wszystkich widzów spektaklu. Naszym babciom, naszym dziadkom na zesłanie, w Kazachstanie, wśród Sybiru, wiecznych lodów, wiary w Boga i wolności ukochanie, wyrywano z serc katorgą, wszami, głodem. Tak jak powiedziałam, dziękując młodzieży, ogromne wzruszenie, słów mi zabrakło. Bardzo trudne treści, bardzo poważne, głęboko dotykające naszego wnętrza, mówiące o tym, co się w Sieradzu przede wszystkim, bo podkreślaliśmy te osoby, które zginęły w Sieradzu, co się w Sieradzu w minionych wiekach niedobrego działo. Myślę, że to, że młodzież podejmuje takie tematy, to ogromna wartość. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.